Mam tyle wiadomości, że na pewno nie jestem w stanie na wszystkie teraz odpisać. Ale co? Dzięki za kibicowanie. Niestety nie wyszło. Pora wyciągnąć na wnioski i pomyśleć co w przyszłości. Chciałbym móc coś teraz do was powiedzieć, ale kiepsko wychodzi mi sklecanie zdań, więc odezwę się jutro. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Słyszymy się jutro. Staję sobie przed hotelem, a tu tyle ludzi. I wszyscy sobie robią ze mną grupową fotę. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że to w sumie Wojtek Gola jest osobą, która doprowadziła do tego, że dzisiaj ta walka była. Robiłem co w mojej mocy. Tak, robił co w jego mocy, przekonał swoich wspólników i dziękuję mu za to. Trwało to długo, ale to było naprawdę zajebiste doświadczenie. Okej, jesteśmy teraz na szybkiej przerwie w naszym pokoju i mówiłam to przed chwilą Julii, ale powiem wam to też teraz szybko. Nie wiem, czy mam to stać, czy się odsunąć. Może stać. Jest mi strasznie smutno, że Kacper walczy akurat z Marcinem i Marcin walczy akurat z Kacperem. It's a sad thing, oni kiedyś byli best friends, a teraz ja nie wiem w ogóle, co się odwaliło. Jest... It's sad. Nie miałem okazji podziękować w Oktogonie, ale dziękuję Mazurowi, dziękuję Mazurowi. To menedżerce, przyjaciół. Słuchajcie, warto wierzyć w siebie, warto ciężko pracować. Jak ktoś wam mówi, że nie dacie rady, pokażcie, że się mylą. Dzisiaj się udało. Dziękuję wam wszystkim. Wam, więc przepraszam, natomiast to jest wciąż dużo emocji i dużo w sumie wszystkiego. Ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie wrzuciłem film.
Nazywa się tak i pokazałem w nim ostatnie, powiedzmy, 24 godziny przed walką, to jakie emocje mi towarzyszyły i tak dalej, więc wpadajcie, jak chcecie zobaczyć. Ja sobie